Cześć, w tym wideo opowiem Ci, jakie badania laboratoryjne czy jakieś inne konsultacje możesz zrobić u siebie w swojej miejscowości, zanim przyjedziesz do Wrocławia na ostateczne badanie dla marynarza. Oczywiście, do, yy, odnosi się to w sumie do Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia z wydaniem tak zwanego Medical Certificate for Service at Sea, czy jakichś jego innych odpowiedników. I według konwencji MLC, czyli Maritime Labour Convention z 2006 roku, również dotyczy to świadectw liberyjskich, panamskich czy jakichś tam innych podobnych. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i tradycyjnie zacznę od zapytania kandydata na marynarza. Będzie to nie w sumie taki nie marynarz, tylko waiter, czyli kelner, ale również na statku. Czy w dniach 13-15 listopada będzie możliwość spotkania się z panem we Wrocławiu w celu przeprowadzenia ostatecznych badań dla armatora Carnival Cunard? Jakie badania laboratoryjne mogę zrobić w swojej miejscowości? Jestem z Podkarpacia, tak aby wydanie świadectwa zdrowia poszło w miarę szybko, gdyż tylko w tych dniach planuję pobyt we Wrocławiu. I odpowiadając ci na to pytanie, na pewno, Rozsądnym jest tutaj posiadanie badania moczu, badania morfologii krwi OB oraz poziomu cukru we krwi. Oczywiście, jeżeli tu pracujesz w cateringu czy przy brudce żywności, dodatkowo wymagam badania kału na nosicielstwo zarazków jelitowych, które to oczywiście wykonasz w każdym sanepidzie wojewódzkim no oraz badania kału na obecność pasożytów jelitowych, a szczególnie jaj tych pasożytów. Również na pewno będą potrzebne testy w kierunku AIDS i KIŁY, RTG klatki piersiowej, przednie, boczne No i oczywiście badanie stomatologiczne z zaświadczeniem o stanie uzębienia. No nie muszę Ci mówić co się stanie jak ząb zacznie boleć na środku oceanu. Często, gęsto niektórzy armatorzy wymagają testów narkotycznych i alkoholowych. Co też warto zrobić u siebie, i wtedy tylko u mnie te testy okazujesz. Wymieniłem Ci taki zakres podstawowy, który wystarcza w 90% przypadków. Natomiast jeżeli w ostatnim czasie wykonywałeś np. EKG, audiometrię, spirometrię, jakieś konsultacje okulistyczne, laryngologiczne czy neurologiczne, czy masz jakiekolwiek inne wyniki krwi, to również zabierz je ze sobą wprawdzie te badania robię również u siebie, ale przynajmniej będę mógł porównać jak wyglądał twój poprzedni stan zdrowia. U różnych innych armatorów może się spodziewać najróżniejszego zakresu badań, najróżniejszych szczegółowych badań. Z tych co mi się tak przypominają, są to badania enzymów wątrobowych aspartala, czyli GodGPT, badań w kierunku nosicielstwa żółtaczek, czy jakichkolwiek innych szczegółowych wyników krwi? Pamiętam tam chyba jeden z karniwali, wymaga nawet PSA po 50 roku życia, czyli antygenu PSA oraz testów ciążowych dla pań. Z reguły jednak taki armator kieruje do swojego lekarza lub dostaniesz jakieś ścisłe wytyczne, co masz zrobić, żebyś nie był u lekarza zaskoczony. W mojej firmie, w mojej przychodni dotyczy to na przykład linii Carnival, Cruise Line, Caribbean czy jakichś pracowników offshore'owych platform No ale armatorów na świecie jest wielu, szczególnie armatorzy amerykańscy mają różne ciekawe wymagania Także różne inne badania można, mogą dotyczyć każdego innego armatora Na tym w sumie kończę, jeżeli to wideo w czymś Ci pomogło, daj oczywiście lajka, daj kciuka udostępnij ten filmik na swoim portalu społecznościowym, na przykład Facebooku, czy Google Plus, abyśmy razem wspierali misję uświadamiania marynarzy, a może nawet nie marynarzy, tylko kandydatów na marynarzy, bo jak już zrobisz parę razy te badania, z reguły wszystko jest jasne. Jeżeli chcesz mojej konsultacji osobistej, oczywiście przyjedź tutaj do mojej przychodni Medycyny Pracy na Żernickiej 215 we Wrocławiu. Możesz skontaktować się mailowo lekarz -małpa -krasnicki Lub oczywiście wpaść na moją stronę internetową badania lekarza medycynypracy.com, gdzie toczy się najwięcej zażartej marynarskiej dyskusji. Także jeszcze raz powtarzam, jeżeli chcesz konsultację osobista, Wrocław. Przychodnia Medycyny Pracy Żernicka 215 we Wrocławiu, niedaleko autostradowej obwodnicy Wrocławia. Także mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań marynarzy, wystawiania międzynarodowych świadectw zdrowia i wielu, wielu innych. I do zobaczenia w moim następnym filmiku wideo.